Jakie cicho? Kto to mi mówi cicho? Madek, to ty? Nie, o, to nie ja. Udało się. A, dobrze. Witam Państwa serdecznie, program Okiem Komentatora. Zapomniałeś nazwę. Odcinek 20... Któryś tam? Drugi? Trzeci? Trzeci? Trzeci, 23. Najbardziej sportowa liczba według mojej teorii. Tak, a czemu? No bo Michael Jordan 23, LeBron James 23, David Beckham w Los Angeles numer 23. Ja raz na świadectwie miałem jedną dwójkę i trójkę, to raz na 23. A 32 miał... Magic Johnson. Magic Johnson. Dobra, patrz, zawiesił się. Chodzę. No dobrze, rozpoczęcie miało być inne, ale jak komentatorzy odbierają mi głos, no to w takim razie ja puszczam focha i wychodzę. Ale tak naprawdę bardzo serdecznie witam w dzisiejszym programie Okiem Komentatora, oczywiście Wojtek Kuchta, czyli polski Michael Jordan. Gadzion jest. Tak. Dobry wieczór. I nowy komentator, podobno znający się na każdej dyscyplinie sportu, szczególnie tych dyscyplinach, które od zawsze były uprawiane na Kaszubach. Rafał Prokop, Radio Kaszebę. Dobry dzyn. Dobry dzyn. Tak. Tak, dzyn. Tak, tak. Nie powiem, o co chodzi. Okej. Ja myślę, to nie, ale nie wiem, czy... Nie jestem godzien siedzieć na tym krześle, bo tu pan Robert siedział, także... Siedział, no właśnie siedział jeszcze pewnie. Wojtek, ale, to może ale... wpisowe, co? Nie, ale to nie jest to. Nie. Robert zawsze z własnym przychodzi. Miałem też przyjść. Paweł mówi, przyjść takie... z własnym krzesełkiem, ale no nie tak, mieściło się do samego. On ma takie filmowe z napisem reżyser z tyłu. Panie Robercie, no. Przepraszam, no nie jestem godzien, ale musiałem. Tak jest, bardzo serdecznie was witamy. Widzę, że pomału wpadacie do nas na i YouTube'a, i na Facebooka. Jeżeli jesteście, pokażcie jakąś łapkę, jakieś hej, cześć, cokolwiek, żebyśmy wiedzieli na pewno, że Marek włączył to i że nas słychać. Bo szczerze mówiąc, nigdy nie wiadomo, jak to jest. Marek czasami mówi, nie ma was jeszcze, a okazuje się, że jesteśmy. A przed chwilą byliśmy. Odwrotnie. Tak, tak, tak. Nie, nie byliśmy. Kto jest postrzegawczy, no to zawsze może zobaczyć nas trochę wcześniej, nie? Mówcie. Tak, wymówcie, Marku, nie moment. Pokazuj teraz. Uwaga, Wojtek ściąga bluzę, Wojtek ściąga zielona. Patrz. Co? Kolor nadziei. Wojtuś, poczekaj. Okay, no. Pierwsze pieniądze, które zarobiłem. Fajnie było. Ty coraz więcej musisz takich ludzi tu zapraszać. Robert, jesteś teraz moim najlepszym kumplem numer 2. Spadłeś w rankingu. Także musisz się postarać. Musisz przebić to. Patrz, zobacz. Takie coś. Dobrze, poczekaj. Dobra, oddaj, to było zamierzone. Robert, znowu jesteś moim kumplem numer 1. Poczekajcie, rozmawiajcie ze sobą, a ja udostępnię linka na swoim fejsie jeszcze. Co tam było ciekawego w programu? Wiesz co, gdzie myślę... Byliście, ile piliście? Nie, ja nie piję. Nie, ja myślę, nic, zero? Nic. Ja myślę, że on ma to wszystko, wiesz, tu rozpisane, więc nie będziemy mu roboty odbierać. Ja też nie mogę, bo mi religia nie pozwala. Aha, widzisz. No, a ja ani religijny, prawo ani dużo jazdy. Znajomych nie mam. Spoko, mogę zawsze pić sam. Dobra, słuchajcie. Gotowy? Niesamowicie, bo dzisiaj, kurczę, widzę, że więcej osób na fejsie. Witamy was. Czyli być może konkurs na koniec dnia nie będzie na YouTubie, a będzie dla wszystkich facebookowiczów. No dobrze. Bo będzie konkurs jednak, co zostało ustalone. Tak, jakoś jeszcze nie wiadomo jaki. Nie miało nie być, ale nie wiadomo Rafał jaki. Przyszedł i powiedział, że będzie jedna. Z ciekawą nagrodą, od razu mówię, tak. Na tyle ciekawa, że ja sam biorę udział w konkursie. Tak? To pewnie. Tylko... Ale to ja też. Ale pod warunkiem, że ja wymyślam pytanie. Poczekajcie, bo muszę tylko napisać, żeby, bo ostatnio napisałem na fejsie i nie było po polsku. Dajmy mu chwilę. Jak ci się studio podoba? Dobrze. Tak? Jest bardzo fajne, jest bardzo ładne. Myślałem, że to wszystko jest większe. Aczkolwiek nie miałem tego mówić. Nie, właśnie jest dobrze, większe, że to jest powiedziałeś. Większe, bo... Jest większe. W telewizji, oglądając transmisję niejednokrotnie, to rzeczywiście to się wydaje o wiele większe. A tu tak naprawdę ten stolik, ile to ma? 1,5 metra? Słuchaj, każdy gość, który tu przychodzi, to mówi dokładnie to samo. O kurczę, myślałem, że to jest większe. A tak naprawdę to jest sztuka Marka naszego tutaj, kochanego, który nie dość, że to wszystko sam zbudował, to jeszcze tak poustawiał kamery, to wygląda jak solidne pomieszczenie, nie? Zrobiło się wow. No. Ale tak ma być pewnie. Niestety na dziś nie możemy zaprosić więcej niż 2 osoby, ale w kolejnym studio, które miejmy nadzieję powstanie, będzie większe. Już tak, więcej gości. Paweł. Już? Wiesz co, bo drugi raz dodałem to na tego samego fejsa. A ty masz kilka fejsów? Nie, ale na falowy drugi raz dodałem. To pierwszy, to kolejny usuń, no.
Dobra, poczekajcie. To ja już może to w takim razie... Przepraszamy państwa. Przejść do kosza, okay, ale to jest wyrzucone. To, że to jest program na żywo, wszystko zdarzyć tak, się może. Tak, wszystko może się zdarzyć, nawet to, że zrobiłem z siebie idiotę. No ale okej, okay, to nie raz już bywało, będzie pewnie jeszcze setki razy. Nie tylko na żywo. Dobrze, panowie, zaczynamy od głównego tematu dzisiejszego dnia i tak naprawdę tygodnia, weekendu. Halowe, 67. halowe Mistrzostwa Polski w lekkoatletyce i niesamowite wyniki naszych tutaj pomorskich zawodników. Łącznie, jak policzyłem, tylko w seniorskich dyscyplinach mamy 12 medali. To się popisali. No i zdecydowanie. Poskakali, pobiegali, coś porzucali. Tam porzucali. Tak. Wojtek, co jeszcze zrobili? Pocieszyli się po medalach. Tak. Przyjęli gratulacje, no i wrócili. Tak, ale jeden minus jest. To muszę wam powiedzieć. Za mało medali. Nie, rozmawiałem z kilkoma zawodnikami, którzy wrócili tutaj do nas z medalami. I poza tym, że dostali medale niepełne, tylko z dziurką nawet w środku, to oprócz tego nie dostali nic innego. Nawet byli załamani, mówi, kurde, w Toruniu byliśmy, chociaż pierniki mogli dać. I nawet pierników nie było. A wycieczki nie było do ojca? Nie. No to nie, już, powiem to wam... już pytania są do PZL-a, czemu tak no, to ale smutno, wygląda. Kurczę, no, zawodnicy się przygotowują czasami cały sezon, wydają z siebie litry potu, a potem dostają medal z dziurką. No tak, ale... Dobrze, że to blisko 6 czwartku było, więc ale... wyglądał jak pączek albo donut. Pamiętacie, jak sportowcy tacy starszej daty mówią, że kiedyś to sport był w Polsce amatorski, oni trenowali i jak wygrali coś, to dostawali talon na radio. No to teraz nawet talonu na radio to, nie ma. Tak, teraz po prostu... Po prostu moim zdaniem oni tylko dla siebie chyba uprawiają tą dyscyplinę sportową. Być może gdzieś to kiedyś ktoś dostrzeże te medale, te wyniki, te rekordy, ale... Jak będą na medyturze. Czyli to jest przepustka, takie Mistrzostwo Polski i na przykład, nie wiem, w biegach odpowiedni czas, to jest przepustka, żeby wystąpić gdzieś dalej, tak? Mistrzostwa Europy, świata, Igrzyska. Olimpiada. To jest jeden z tych kroczków, więc niech może to potraktują. W ten sposób będzie trochę raźniej. Ile medali tych było? 12. 12 medali. Naszych tutaj, tutejszych. Na Pomorze, tak jest. Sporo. Wiadomo, szybciutko kluby może na razie przelecę. Klub lekkoatletyczny Gdynia, potem mamy Wojskową Flotę Gdynia, potem mamy AZS AWF Gdańsk, AML Słupsk, drużyna Remus Kościerzyna. No i to tak wszystko. A SKLA Sopot? Sopot jeszcze. A, przepraszam. No właśnie. To chyba główne. To chyba tam najwięcej. SKLA Sopot. Przepraszam. To... Tam zaczynałem swoją przygodę z lekką atletyką i po miesiącu skończyłem. A co? No, bidony się skończyły do noszenia. Biegać próbowałem jako małolat. Tak, ale się nie nadawałem do tego sportu. Stówka, 110 czy 100 zwykłe? Nie, tu ja byłem małolat, no to tam wiesz, jakieś 60 metrów, to takie dystanse. No, ale to już na hali mógłbyś, przepraszam, startować. Wszystko jeszcze przede mną. Jeszcze szansa jest. Nie, tam próbowałem. Wiemy, ile medali zdobyli poszczególni zawodnicy z poszczególnych klubów? Chyba nie, Sopot, tego nie liczyłem. Sopot chyba najwięcej, co? Wiecie co, ale to bardzo łatwo mogę zobaczyć, bo mamy tu klasyfikację medalową. O, internet nam działa. Nie, najwięcej zdobył Lublin i Poznań po 5 medali. Jeżeli chodzi o nas, Sopot dopiero na 7 miejscu, 4 medale. 4. No resztę tam po jednym, po dwa. Także... I tak nie jest źle. No ale bardzo fajnie, że w ogóle mamy zawodników tutaj lekkoatletycznych. I zawodniczki. I zawodniczki, którzy zdobywają te medale. I od razu pierwsza informacja. Złoto mistrzynią Polski w skoku o tyczce została Agnieszka Kaszuba z klubu lekkoatletycznego Gdynia, która wraz ze swoją przyjaciółką Emilią Kusy, która zdobyła wicemistrzostwo Polski, już w środę będą w naszym programie Oldies Falą. Tak w środę, a nie w piątek, no bo właśnie. Nie będziemy czekać na piątek, gdyż jest to bardzo gorący temat, a mówią dużo. Mówią bardzo dużo. Ale to już rozmowa została zarejestrowana, tak? Tak, przed naszym programem. Aha, no to okay, tak. Super. Te w tej chwili szklanki, z których pijecie wodę, wcześniej piły z nich dziewczyny właśnie. I Agnieszka, i Emilia. My te były, no. Nie, żartuję. Przecież ty widziałeś, jakim czasami myje, szoruje po tak. prostu. Tak. No, niesamowicie. Warto dodać, że na tych mistrzostwach halowych, no Kosmos 753. Tak, Kuba Szymański. Kuba Szymański. I w tej chwili jest to drugi wynik w Europie pod względem właśnie biegu przez płotki, więc szansa na to, że podczas Mistrzostw Europy może jakiś medal Jakuba. No na pewno jest to realne, tak? To nie jest jest to do zrozumienia. Jest to realne. I to słowo kosmos, to wypowiedziane zostało przez samego właśnie Kubę. A przypomnę tylko, że Mistrzostwa Europy, o ile zapisałem sobie gdzieś tutaj, chyba od 2 marca,
I z tego, co pamiętam, w Stambule chyba. Nie wiem, czy pamiętacie, Usain Bolt jak biegał, wygrywał swoje biegi, właśnie zawsze tak robił, pokazywał kosmos. A tak to uderzasz, no dobra, no okej. Okay, moim zdaniem, czyli to coś... Kuba. Ja muszę powiedzieć, że Kuba miał być naszym gościem tak z 3-4 miesiące temu, na samym początku, kiedy startowaliśmy. Nie udało nam się zgrać z terminami, ale w tym wypadku, no mam nadzieję, że już niedługo, Kuba, się zobaczymy. Tutaj w tym studiu usiądziesz sobie albo na miejscu tutaj Rafała, albo na miejscu Wojtka. Przybiegnie. Nie, już jeden chciał przybiec i w końcu umówiliśmy się z Markiem Zakrzewskim na wideokonferencję. Także nie wyszło. Może niech nie biegają, teraz mają chwilę odpoczynku, więc niech odpoczną. Tak, niech zbierają siłę. Tak jest. Pokażmy materiał numer jeden, jak tam skakała na przykład Agnieszka podczas Mistrzostw Polski. Tak, skoczyła. Kibiców trochę było mało, ale ci, co umieli być, to byli i dopingowali. Tyczka na jakiej wysokości była? 4,25. 4,25, jeżeli chodzi o wrażenie. Mm-hmm. Tak. Znaczy ja wam powiem, że sobie nie wyobrażam tego, żeby wybić się na 4,25 metry. To wiesz, tyczka by musiała być. Ja sobie też nie wyobrażam, żebyś ty się wybił na 4 metry. Druga. No. Chyba, że z 6 metrów będziesz startował. To nie, no. Tyczkę specjalną trzeba zrobić. Drugie miejsce wicemistrzynią Polski w skoku o tyczce została Emilia Kusy. Też mamy fragment, jak właśnie skakała. There is no time to waste. I've got that lightning inside me. This is how legends are made. Tylko 5 cm mniej, 4,20. Ale zapas jeszcze miała. Tak, miała. Ale tyczka, poprzeczka, nie wiem, czy zwróciliście uwagę, się ruszyła. I, tak, i ona się dosalnie obróciła. Balansowała, także, no ale czasem trzeba też mieć trochę szczęścia, nie? Tak, jak rozmawiałem z Emilią, powiedziała, że ona nawet jest gotowa już skakać 4,40. Więc liczymy, Emilia, że niedługo te 4,40 będzie, bo to by oznaczało, że na przykład i Agnieszka, i Emilia mogłyby już jechać na Mistrzostwa Europy. W wywiadzie Agnieszka, to już powiem o tym, że mówi, że trochę przyspała początek sezonu, bo gdyby tak naprawdę cały czas była w takiej formie, jak tą końcówkę, którą miała, to pewnie na Mistrzostwa Europy by pojechała. Mimo, że trzeba było skoczyć minimum 4,70, ale w Europie w tej chwili nikt nie skacze tak i 4,40 dałoby Mistrzostwa Europy. I kto wie, może nawet jakieś medale, bo w ostatnim czasie wszyscy o tym mówią, że polska tyczka jest w lekkiej zapaści. No, po odejściu Moniki Pyrek, Ani Rogowskiej, u kobiet nie ma za dużo zawodniczek, tylko z drugiej strony, jako te zawodniczki mają się pojawiać, kiedy nasze dwie mistrzynie do godziny 15 codziennie pracują albo do 16, potem idą dopiero na trening. Dodają się i sobotę, niedzielę lecą na zawody, na Mistrzostwa Polski. I dzisiaj musiały wrócić do pracy. Czyli tak naprawdę idą zmęczone na trening po chorobie. Tak, dokładnie. I jeszcze wam w pracy powiem, też nie dają z siebie wszystkiego, bo są zmęczone po treningu. No tak, tak. Tak, życie, wygląda. No, życie. Ale powiem wam jeszcze lepsze. To, że Agnieszka i Emilia w tej chwili wystartowały na tych Mistrzostwach Polski, to jest sukces nas wszystkich ludzi. Bo i Emilia, i Agnieszka robiły jakiś czas temu zbiórki na tyczki. Jedna na Patronite, druga na zrzutce.pl. I tylko dzięki temu. Niewiarygodne, co się dzieje. I dzięki temu tylko, że ludzie po prostu się zebrali, dali im szansę, mogły wystartować i w tej chwili osiągać takie wyniki. To jest może po tym występie w Toruniu hojni sponsorzy się znajdą, ludzie dobrej woli, którzy pomogą. Kto wie, co będzie później. Oby. Trzymamy za to kciuki, bo to jest, mówiąc wprost, to jest wstyd dla polskiego sportu, że mistrzynie Polski po prostu... Zbierają same. Tak, zbierają. Chodzą same się, muszą prosić. Nie? Niestety, polska rzeczywistość. Tak jest. Lecimy dalej. Materiał 3 i 4 bardzo bym prosił. A czemu o tym mówię? Z tego powodu, żeby to jest numer 3, to zobaczcie, jak nasze mistrzynie prezentują się. Naprawdę bardzo ładne dziewczyny i bardzo sympatyczne. Mam nawet zdjęcie, potem wrzucę. A tutaj jest informacja taka, że te dziewczyny, zobaczcie, są dużo młodsze, rywalizują ze sobą już tak naprawdę od nastolatka. Więc to jest niesamowite. One są przyjaciółkami i rywalizują ze sobą. I nawet, jak to ostatnio powiedziała Agnieszka, jak będą ze sobą rywalizowały o medal olimpijski, to się ze sobą dogadają, żeby były dwa. Złoty i srebrny. Nie, mogą być dwa złote. Dwa złote. Aha. Dwa mogą być dwa złote. Ale czy to będzie fair? Dla nas tak. W klasyfikacji medalowej dwa kolejne dwa złota, czemu nie? No tak, ale Paweł ma specyficzne takie podejście do pewnych rzeczy. Czy złoto jednej, czy srebro drugiej, to i tak Mazurek Dąbrowskiego będzie.
No tak, tak. A w tym wypadku byłby podwójnie? Dwa razy. Kto wie? No bo zamiast dwie zwrotki, cztery wszystkie. Cztery. No. Zagramy. Chyba cztery zwrotki. Czekajcie, bo teraz może głupio. Raz, dwa, trzy. Nie, no pięć, nie? Dobrze, ale mówię o czterech, no Jezus, no. Dobra, lecimy dalej, bo to znowu głupie było. Nie, to oczywiście było bardzo mądre, chciałbym powiedzieć. W programie Oldies Fallon, pamiętajcie, Agnieszka i Emilia, będzie więcej zdjęć z ich wspólnych wyjazdów, warto oglądać. Złoty medal, już przed chwilą powiedzieliśmy, zdobył także Kuba Szymański, 7,53. Jest to w tej chwili drugi rezultat w Europie. Bardzo ważne. Pokazujemy mój materiał. Szacunek. 5,6, bo zobaczmy to. W tym sezonie jest niewielnie szybki na dystansie 60 metrów przez płotki. Jego czas w finale 7,53 to nowy rekord życiowy. No tak, nowy rekord życiowy, drugi wynik w Europie. Ale powiem wam tak, oglądając te urywki, jedno cały czas mi się rzuca w oczy. Tam naprawdę nie było kibiców na tych mistrzostwach Polski. No. I to w Toruniu? To, nie to jest... na pewno mniej się dzieje niż w Gdańsku i w Trójmieście. Nie jest to topowa dyscyplina, na którą... Czy w Toruniu teraz są ferie? W Warszawie. W Warszawie to nie? Tak, ale czy w Kujawsko-Pomorskim? Nie, wydaje mi się, że już były. No ale gdzie upatrywać? Porażka tego, że kibiców nie było na stadionie, na trybunach. Strzelam, że albo za drogie bilety były, albo słaba promocja. No, ludzie nie chcą w ogóle chodzić na sport. Ja nie chcą patrzeć ostatnio. Lekkoatletyki? No, tak mi się ja uwielbiam. Ale mamy przykład, słuchajcie, mistrzostw rozgrywanych w Ergo Arenie. Mhm. Oglądałem to w telewizji, rzeczywiście, tam też garstki kibiców. Ale mistrzostw... Piłki ręcznej. Aha, piłki ręcznej. Nie, bo myślałem, że mówisz o mistrzostwach świata w lekkiej atletyce, które tam 10 lat temu były. Nie, 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 i tak... nie, nie, nie. O piłce ręcznej, słuchajcie. I co, tam też garstki kibiców, tych narodowości, które występowały, polskich kibiców, tam na palcach jednej ręki można policzyć, ale jak zobaczyłem ceny biletów, no to też bym nie poszedł. No niestety, no ale... Przyznam się, że nie wiem. Jak... Nie, drogie, nie pamiętam, ale 90 chyba złotych, jak nie lepiej za osobę, gdzieś tam na górze. No to co za przyjemność oglądania, idziesz na górę i w telewizji masz bliżej. No tak, zdecydowanie tak, więc może fajnie by było, jeżeli nie idzie sprzedaż biletów, może schodźmy z ceny i na dwa dni załóżmy przed tym po prostu wyprzedaż dokładnie. Cokolwiek w tym tylko sposób. Co? Ale skalę zapełnijmy. No ale jak na dwa dni przed tym zrobisz wyprzedaż, to jak się poczują ci, co kupili wcześniej, na początku, tak? Odwrotnie powinno być. A to wodę niech dodają do tego. Często tak jest na wydarzeniach muzycznych, że bilet kupując wcześniej jest tańszy, a w ostatniej chwili droższy, nie? Dlatego też drugą stronę. Tak, organizatorzy na miesiąc na przykład przed koncertem wiedzą, że już mają, nie wiem, 60% sprzedanych biletów. I wtedy mogą sobie ceny windować. Tak, no, ale tak jest. Mogą tym w jakiś sposób sterować. No tak to wygląda. Witamy Jacka, witamy oczywiście Kasię. Kasia mówi, że jak odpaliła YouTube'a, to wszyscy przenieśli się na Facebooka. Kasia, nie macie, to nie o ciebie chodziło. Nie, wcale nie. Dobra, lecimy dalej. Jeszcze na halowych mistrzostwach Polski, tak. Przemek Słowikowski z Gdyni, a tak naprawdę trenujący teraz w klubie w Szczecinie, brązowy medalista sprintu na 60 metrów. Jak powiedział, brąz, który smakuje dla mnie jak złoto i został przeze mnie wyszarpany chyba bardziej doświadczeniem niż szybkością. Ale doświadczenie też ważna sprawa. Bardzo ważne. Który to jego medal? Któryś już z kolei, czy bardziej taki? Teraz mi głupie, że nie wiem, a ogólnie, więc może... Strzelam tak, no, że w sztafecie na mistrzostwach Europy było bardzo dobry wynik i był medal. Potem w wielu meetingach pewnie zdobywał też setki medali, więc strzelam, że koło setki medali ze różnych meetingów ma. Czyli podchodzi do tego profesjonalnie, nieważne, które miejsce, ważne, że dla niego ten medal jest ważny i kolejny pójdzie do gabloty, który coś tak, znaczy. Tak. Poza tym Przemek zawsze mówi, że dla niego bardziej liczy się sezon wiosenno-letni niż ten zimowy, no bo to jest większy prestiż. To tak jak dla mnie. Tak, tak, cieplej, nie? I to o to chodzi. Agnieszka Edward wywalczyła brąz w chodzie. Ja nie pamiętam, kiedy ktoś z Pomorza zdobywał jakiś medal w chodzie sportowym. W ogóle po sukcesach Roberta Korzeniewskiego nie pamiętam, czy ktoś tak chodził szybko. A jak? A Katarzyna Zdziebło? Tak chodziła? No.
Przepraszam, nie znam. Mistrzyni Europy, no. Tak, a, Katarzyna. No! Tak, tak, no, tak, no, właśnie. Gdzie było? Miałem na końcu języka. Miotaczka Alicja Gajewska z AZS-a WFIS Gdańsk zdobyła także srebrny medal i poprawiła swój rekord życiowy na 15,03, więc kolejny bardzo dobry wynik. Srebro w pięcioboju wywalczyła Edyta Bielska, zdobywając swój też rekord życiowy, 4236 punktów. I to jest historyczny wynik, bo podczas tych zawodów rekord Polski poprawiła Adriana Sułek, zresztą już jej rekord kolejny 4860 punktów i tu wszyscy chyba liczą w tej chwili na to, że będzie Mistrzostwo Europy za 2-3 tygodnie. No to trzymamy kciuki. Trzymamy kciuki, dlaczego? Ale nie zapeszamy. Trenująca WSKS Sopot Anna Kiełbasińska, srebro 51,33, ale podczas transmisji cały czas było mówione o to, że w biegu na hali trzeci tor jest najgorszy i ona biegła z tego trzeciego toru. Ja się zastanawiam, czemu ten trzeci jest tam najgorszy. Bo tak mówią w telewizji. Tak mówią, no tak. Nie jest wszystkim, jakaś różnica. Nie zawsze wierzę telewizji. Nie. Nie, rzeczywiście ja czytałem artykuł o tym trzecim torze. Jest jakoś nierówno ułożone, że lepiej się biega z szóstego, bo on jest bardziej jakoś tak profilowany w dół. Tak. No. Dokładnie. I masz takie darmowe przyspieszenie. A ten trzeci pierwszy to jest najgorszy w takim razie, jeszcze gorszy. Nie doczytałem. Ledwo się utrzymujesz tam, bo jak to jest takie, jak na torze tym rowerowym, nie, kurwa, spadasz w dół. Ale zobacz, niby położenie toru, niby wyprofilowanie, no ma znaczenie ogromne. No tak, szczególnie w butach, na przykład jak wkładki się nosi, nie? Jak są dobrze wyprofilowane, to stopy nie bolą. Jak źle wyprofilowane, stopa boli, no. No jeszcze nie mówić o odciskach jeszcze, nie? Ja go znałam. Dalej, Jakub Nielub, brązowym medalistą w skoku wzwyż, to AML Słupsk i pochodzący z Kościerzyny Patryk Dobek w biegu na 800 metrów, również złoto. No i jedna z zawodniczek, która zdobyła podczas tych halowych mistrzostw Polski dwa medale, 1500 metrów brąz i srebro na 3000 metrów, Weronika Lizakowska, Remus Kościerzyna, łącznie 12 medali. Chyba możemy brawo bić. Naprawdę, naszym lekkoatletom dali czadu. Możesz jakoś po pogratulować? O, właśnie. No. Zawodnikom z Kościerzyny? Poprosimy. Congratulations. Ja myślałem, że walniesz jakąś przemowę. Ja smedlewaj. Okej, no ale nie kumam, co chodzi. Congratulations. A ja kumam, bo słucham zawsze w samochodzie, także kumam. Tak? Tak. A wiesz, co mi się podoba właśnie w Radiu Kaszebę? Że tam leci zawsze taka muzyka, gdzie indziej nic nie leci. Nie leci gdzie indziej, no. To leci, moje lata lecą, kurde, a nie, kurczę. Nie, no tam... Że nie wiem, kto leci na RMF-ie na przykład i... Twoje lata, ale późniejsze też lecą, na przykład 50. Lecą? No tak. Lecą? U was 50? Posłuchaj. No nie słucham. Jasne bywaj. Jest medlewaj. Ja, no właśnie. No. Dobra, zapisałem sobie Mistrzostwa Europy w Stambule od 2 marca do 5 marca. Będziemy trzymać kciuki. Ja nie wiem, czy będę mógł jechać. Nie, myślałem, że będziemy jechać. A no możemy. Nie? Ale czy w wyniku tego, co się działo w Turcji, nie odwołali póki co? Nie, ale to jest zupełnie to Stambuł, drugi koniec, nie? Turcji. Ja wiem, ale czy w związku z tym... To tylko 3 dni, więc pewnie sobie pomyśleli, że... Ale szybko przyszło, szybko pójdzie. A może też dla ludzi będzie fajniejsze, jak ktoś z Turków będzie jakiś tam sukces będzie miał, zawsze trochę zmiana. Nie, bo tam teraz te wstrząsy wtórne, tam kilkadziesiąt tysięcy osób zginęło, więc to takie w sumie smutne organizować w takim kraju jakąś imprezę, ale myślę, że i tak się odbędzie. No geograficznie tam zagrożenia nie ma, bo to jest bardzo duża odległość i tam się raczej nic nie wydarzy, ale... Chyba, że coś. Oby nie. Oby nie. Dobrze, przechodzimy w tej chwili do drugiego bardzo ważnego tematu dzisiejszego, wczorajszego, przedwczorajszego dnia, każdego dnia tak naprawdę. Trefle Sopot zdobywa Suzuki Puchar Polski i to jest raczej coś niespodziewanego. Zdziwiłem się. Ja oglądałem transmisję rzeczywiście. Tref po prostu był w gazie. Od tych wszystkie mecze, które grał, widać było po nich, nie wiem, tak jakby świeżość, nowość w tych zawodnikach weszła. Chcieli i zrobili to po prostu.
zapowiadali, będą walczyć, no i wywalczyli. Finał, co? Z Anwilem, dwie dogrywki. Niesamowite spotkanie po prostu. No właśnie, bo najpierw Śląsk-Wrocław, mistrz Polski pokonany 79-70, potem Anwil-Włocławek po dwóch dogrywkach 93-91. No i tak naprawdę można powiedzieć, że z tego wszystkiego to najłatwiej poszło im w finale. No, pokonali 91-80. Tak, ale nie wiem, czy oglądaliście pierwsza, druga, trzecia kwarta wyrównana? Tak. Dwa, cztery punkty różnicy maksymalnie, a w trzeciej kwarcie, no niestety, no Treff odjechał. To, co pokazał zawodnik meczu. Gareth Neville, tak. To majstersztyk tylko. Tak. Tylko patrzeć i się uczyć. Zresztą pokażmy może materiał numer 8. Bardzo mi się podoba. Prezes Treffla Sopockiego tak dzisiaj się budził. Przyrównane do Roberta Lewandowskiego, puchar jest. Nawet bym powiedział, że prezes Treffla to nawet niezła muskulatura, na blisko do lewego. Ale widać, że prezes jest w lepszym hotelu, bo ma gniazdko. Zauważyliście to? A pokaż jeszcze raz. Gniazdko, pokaż, zobacz. Ale wyładuje. Nie, bo Robert ma wszystko pewnie na Wi-Fi albo na Bluetoothem. Albo ktoś mu ładuje. Kontaktów nie potrzebuje ogólnie, nie? Dobra, a teraz pokażmy materiał numer 9. Bardzo podobał mi się ten wywiad. Michał Kolenda po zdobyciu Superpucharu Polski, złapany od razu. Co powiedziałem? Superpucharu. A, przepraszam, Pucharu Polski. No, ale super że będzie zdobyli, następny. Że zdobyli. Tak. Zaraz po zdobyciu tytułu Pucharu Polski. No właśnie, Suzuki Pucharu Polski, zobaczcie. Michał Kolenda, kapitan drużyny, która wygrała Puchar Polski 2023. Dociera to już do ciebie? Nie, jeszcze nie dociera w ogóle. Jeszcze nie dociera. Oby nie docierało jak najdłużej. 3 mecze w 3 dni, 3 zwycięstwa. Wiem, że to będzie trudne pytanie, ale co by było twoim zdaniem kluczem do tego triumfu? Drużyna. Drużyna była kluczem. Ta grupa ludzi, która tutaj jest bardzo dobrze zgrana i to, że sobie pomagamy, tak naprawdę każdy każdego wspiera, nawet jak nie idzie, to był klucz, bo nie można tu mówić o jakiejś regeneracji czy taktyce, bo jest za mało czasu na to, żeby to ustalać. Trzeba po prostu wyjść, pokazać charakter i zrobić to wspólnie. Przed wyjściem zadałem chłopakom pytanie. Zadałem chłopakom pytanie, czy nie uważają, że czegoś w tej szatni tutaj brakuje? No i potem wykrzyczałem, że brakuje nam Pucharu Polski, trofeum Pucharu Polski w tej szatni. Wychodzimy, robimy wszystko co naszej mocy i bierzemy co nasze. I bierzemy co nasze. Wielkie słowa. Trzecia kwarta. Ona mi się najbardziej podobała, bo tam trójka goniła trójkę. Nie wiem, czy zwróciliście na to uwagę. Był pewien taki moment w meczu i ze strony startu, i ze strony Treffla. Trójka. I to wszystko wchodziło. Tak. Jaka tam była determinacja tego. Ci koszykarze chyba już wiedzieli, że ten czas szybko strasznie mija, jeżeli chodzi o takie ważne mecze. I tam nie było błędów. Ja już byłem zachwycony. No, nie tak, porównujmy to. Chce się oglądać. Chce się oglądać, dokładnie. Tam w pewnym momencie też były i wsady, i jakoś to fajnie wyglądało. Tak jak mówisz, chce się oglądać. Idziemy na ligę. Energa to się nazywa, tak? Energa Basket Liga. No są drużyny, które grają. Grają widowiskowo, grają fajnie, ale są i drużyny, które po prostu oby tylko dociągnąć, oby te kwarty, cztery zagrać i dziękuję, do widzenia. Dzięki Bogu drużyny z Pomorza grają za każdym razem coś więcej. Co prawda Suzuki Jarka Gdynia ma więcej problemów, ale mamy nadzieję, że niedługo z nich wyjdzie i też będzie w tej pierwszej ósemce. Ale powiem wam, możemy pokazać, jak się chłopacy cieszyli z całego tego mistrzostwa, ale tak, żeby było nas słychać, bo my sobie pogadamy dalej. Najlepszy jest końcówka tego filmiku. Zaraz zobaczycie, kiedy kompletnie już nie widać. Nie? Po prostu chyba przesadzili z tymi serpentynami, z tym wszystkim, że po prostu nic, zero nie było widać. Współczuję paniom, które sprzątały później, albo panom. Tak, ale znowu zwrócę na to uwagę. Zobaczcie, Suzuki, finał Pucharu Polski i to, co Wojtek powiedział. Mam wrażenie, że naprawdę już kibicom się nie chce chodzić na trybuny. No, bo... ja myślę, że też tutaj kibice gospodarzy opuścili po prostu po przegranej hale i tyle. Już nie chcieli zobaczyć, jak fetuje drużyna, która wygrała z ich ekipą. Ale chwała dla tych, którzy przyjechali do Lublina, kibiców z Sopotu, bo też ich tam było sporo. Tak, dopingowali swoich. I oni zostali. Tak. Dlaczego, pytam?
Tak, bo pewnie alkohol dostawali po zwycięstwie. No, ale okej. Paweł, nie sądź wszystkich swoją miarą. Nie, no jak swoją miarą, to bym jedzenia oczekiwał mimo wszystko, nie? A nie picia w tym wypadku. Zastanawiam się, czemu serpentyny są biało, niebiesko-czerwone. No bo nie byli przygotowani na żółto czarne. Tak, nie, znaczy, moim zdaniem to są barwy firmy Suzuki. No tak, zobacz, no tam na tablicy, akurat tu na podium jest. Już, nie widać, mógłbyś przeszyć ekran. Ale na tablicy tej, no tej, na której kosz wisi, jest logo firmy Suzuki. Aha, rzeczywiście niebieskie, białe napisy i coś tam czerwonego. Tak, mi się wydaje, że to są barwy. Możliwe. Suzuki. Powiedzcie mi jedno, czy po takim zwycięstwie Trefl Sopot faktycznie w tym sezonie może powalczyć ze Śląskiem o ten tytuł mistrza? Bo no coś takiego na pewno ich buduje. Widać już tą radość. Przed nami za chwilę play-offy. W play-offach wszystko może się stać. A Puchar Polski pokazał. Śląsk Wrocław pokonany, Anwil pokonany. Ale Anwil, mój kolega redakcyjny Krystian, którego serdecznie pozdrawiam, on pochodzi z Włocławka, jest fanem koszykówki zagorzałym, kibicuje Anwilowi, mówi, to nie jest ten Anwil. Ten Anwil, przepraszam, że to powiem, ale leci w dół po prostu. Każdy mecz. Trenuje go w tej chwili człowiek stąd, Przemek Frasunkiewicz. Szkoda. No taka koszykówka jest, ale czy Trefl pójdzie za ciosem? Ja myślę, że to pokażą najbliższe mecze. Czy będą w gazie? Jeżeli będą w gazie, będą grać tak jak ze Startem Lublin, czy ze Śląskiem, czy z Anwilem, no to mają szansę. Wojtku? No, znaczy ja sobie nie wyobrażam, żeby nie pójść za ciosem. Dobry w typowaniu. Żeby nie pójść za ciosem i drużyny, która tak jak mówisz, jest w gazie, jest na fali, odniosła sukces, ma mental tak zwany w tej chwili najbardziej wyśrubowany jak tylko można, żeby taka drużyna nie poszła za ciosem, żeby nie było z tego czegoś fajnego. Ja innej możliwości w ogóle nie dopuszczam, jak nie będę tutaj mówił, co mogą zdobyć, ale mogą zdobyć. Ja myślę, że po tych sukcesach Trefla, po tym sukcesie Suzuki Puchar Polski, myślę, że teraz hala, czy stulecia w Sopocie, czy Ergo Arena, gdzie mogą grać koszykarze, no będzie teraz wypełniona. Bo tak, jest kogo oglądasz, tak, no nie tak. Umówmy się. Przed sezonem był u nas tutaj prezes Widzicki w programie, Wierzbicki, przepraszam. No właśnie tak chciałem powiedzieć, Widzicki. No już mylę wszystkich prezesów. Zmiany jakieś. Tak. I tak po cichu mówił o tym, że ten sezon ma być tym dobrym, ale tak nie do końca był przekonany, jak to wyjdzie, bo skład się zmienił bardzo mocno do poprzedniego sezonu, ale widać, że nosa miał do zawodnika. Ale i trenera. Dobre transfery, trener przede wszystkim, tak? Chodziło mu po głowie z tyłu, przyznał się prezes, że będą walczyć o puchary? Nie, bardziej mówił o dobrym wyniku. To jest przypustka do dalszej gry, Trefl cały czas podaje, że on w europejskich pucharach już grał w tym sezonie. Także, co prawda rozgrywki prywatne, a nie te fibowskie, no ale niby grali. Ale nie, ale faktem pamiętam to, że to już było chyba nawet po nagraniu. Była rozmowa na ten temat, że oni chcą się bić o górną część, ale tylko górną część. Tylko, że no wiadomo. Pierwsze miejsce też jest w górnej części. Każdy no myśli o tym, żeby zostać mistrzem. Ale jeden krok. Po co walczyć, jeżeli nie myślisz o tym, że zostaniesz mistrzem. Krok został zrobiony w tym kierunku. Tak, i to poważny. Nawet jeżeli nie zdobędą mistrzostwa, no to jest sezon, myślę, udany, bo jest Puchar Polski, a myślę, że jest strefa medalowa na pewno w zasięgu. W zasięgu, jak najbardziej. Tak, i trzymamy 91, 80? Do 80. Do 80. Tak jest, bardzo dobry wynik. MVP Gareth Nevels, zresztą to też bardzo udany transfer, wielokrotnie już... No pokazał, że to jest zawodnik z najwyższej półki. Młody tak chłopak z Bytowa. Tak jak ostatnio mi się podoba nasz Polak Jarosław Zyskowski. Też daje czadu. No. Jest lepszy niż ojciec moim zdaniem. Dobra, przechodzimy dalej. Ostatnio na Pomorzu działo się wiele fantastycznych rzeczy związanych z rugby. Wojtek jest naszym specjalistą. Był na meczu z Portugalią, potem był na meczu z Belgią. Już ja nie byłem, ale w telewizji oglądałem, przyznaję. No. Bardzo mi się podobało to spotkanie. Nawet w telewizji dobrze się to oglądało, chociaż na żywo pewnie jeszcze lepiej. No i Wojtek, powiedz mi, czy ty, patrząc na ten pierwszy i drugi mecz, możesz powiedzieć wprost, polska reprezentacja zrobiła postęp? Znaczy co, między meczem z Portugalią i meczem z Belgią? Tak. No nie da się w tydzień zrobić postępu. Belgia jest no, słabszą drużyną niż Portugalia, a Polska też przebudowała trochę skład. No właśnie, tam bardzo dużo zmian. Bardzo dużo zmian. Zostali wezwani zawodnicy, którzy wcześniej nie grali, doświadczeni zawodnicy, trochę tej młodzieży, która była na tym obozie, bo cały czas drużyna była na obozie, mieszkała u nas w Trójmieście, zostało w Marinie, no w hotel Marina. Zostało odsuniętych od składu, ale nie za to, że tam, nie wiem, źle grali czy coś, tylko trener postanowił zmienić skład.
taką podjął decyzję. No jak się okazuje słuszną, bo Polska wygrała z Belgią. Ale oczywiście w końcówce musiał być dreszczowiec, bo tak jak prowadzili, zwiększali tą przewagę, no to w końcówce Belgowie położyli, podwyższyli, zrobiło się 6 punktów tylko przewagi, a więc jedna skuteczna akcja, przyłożenie plus podwyższenie i Belgia wygrałaby jednym punktem i Belgowie poczuli krew, zaatakowali, końcówka nerwowa, ale finał radosny, także mecz był późno rozgrywany, długo się kończył, sala konferencyjna przy szatni, tak jak wiesz, szatni reprezentacji Polski, to no długo śpiewy tam jeszcze trwały. No dobra, ale co się takiego wydarzyło przez tydzień, tak? Bo pomiędzy jednym meczem Portugalią a Belgią tydzień czasu. Ja pamiętam u nas w studio w Radio Kaszabę w piątek był przedstawiciel, rzecznik prasowy, bodajże i kapitan reprezentacji Polski w rugby. Oni zapowiadali walkę, ale to tak Piotr jak ja słyszę... Tam, tak? Dokładnie. Jak ja słyszę, że Portugalia po prostu poza zasięgiem. Absolutnie. Dwa wcześniejsze mecze, czyli w Rumunii i w Gdyni z Portugalią, to były mecze, no wszyscy wiedzieli, że one są nie do wygrania i kluczowy mecz jest, chociaż wszyscy chcieli je wygrać, ten mecz z Belgią. I stąd pewnie też te zmiany w składzie, rotowanie, ogrywanie trochę młodszych zawodników, no a na mecz z Belgią rzucone najmocniejsze, co jest w danej chwili, bo w rugby to jest tak, że zawodnik może być bardzo mocny, ale na przykład odniósł kontuzję na treningu, bo treningi są na tyle mocne, że jest nie do grania. I rzucone było wszystko, no i jak widać, to się sprawdziło. Czy dla tych młodych chłopaków, którzy wyszli w tym meczu, to był jakiś taki dodatkowy smaczek pokazania się? No na pewno. Słuchaj, z orzełkiem na piersi jako zawodnik z Polski, no to nie możesz nic więcej w tej chwili osiągnąć, bo Polska nie ma póki co szans, żeby zagrać w Pucharze Świata i te rozgrywki Championship to jest najwyższe, w czym Polska w tej chwili gra, nie? Mam nadzieję, klubowo można gdzieś za granicą do jakiegoś klubu trafić dobrego, nie? Ale reprezentacyjnie... No ta, reprezentacja to jest reprezentacja. To jest najwyższe, co mam nadzieję, że Fernando Santos ogląda naszą rozmowę. I troszkę też nam przebuduje, bo... Kto wie. W każdym razie wygraliśmy ten mecz, zagramy teraz z Niemcami, w najbliższych dniach zostanie podjęta decyzja, gdzie ten mecz będzie rozegrany. Prawdopodobnie jest spora szansa, że znowu w Gdyni. No właśnie, chciałem się ciebie zapytać, bo byłeś pewnie na już wielu meczach rugby, czy podczas tych spotkań reprezentacyjnych organizacja według ciebie stała na bardzo wysokim poziomie, jeżeli chodzi o rugby? Tak, to nic do zarzucenia dla organizatorów, dla Polskiego Związku Rugby i Arki Gdynia. Super wszystko zorganizowane, przejrzyście, czytelnie, dobrze zorganizowany ruch na trybunach, powiedzmy, gdzie kto może wejść, gdzie nie może, odpowiednia ochrona i tak dalej, ale to już nie do organizatorów, to do kibiców bardziej. Powiem ci tak, jak Polska dostawała baty z Portugalią, no to była cisza na trybunach, a jak wygrywała z Belgią, to nagle, mimo że było dużo mniej ludzi, bo mecz był później rozgrywany, to nagle był doping, były właśnie, śpiewy. Właśnie, mam zdjęcie, Kacper, pokaż, bo chciałem to pokazać, że na, no trybuna, nie wiem, koło 3000 może pomieścić? 2500. Środek oczywiście tak, jedno i drugie. To jest zdjęcie ze strony Polskiego Związku Rugby. To jest zdjęcie z meczu z Belgią, czyli tam, gdzie mniej ludzi było. Mhm. Tak, i szukamy Wojtka na zdjęciu, gdzieś po lewej stronie, ile dobrze pamiętam. Tu? Nie, na tym wcześniejszym zdjęciu. Ja byłem zdjęciu na tym meczu? Gdzieś tam po lewej stronie mieliście kamerę wtedy. A, tam stoicie, o, u góry nawet. Nie widzicie? No ja widziałem. A, wy chyba widzę. No ale właśnie się zastanawiam, czy ta ilość kibiców, którą widzimy, czy to jest taka ilość, która faktycznie chodzi na mecze rugbowe, czy można się postarać, żeby na przykład ten stadion zapełnić? Na przykład w meczu Słuchaj, z Niemcami już. Podobno jest silny ośrodek rugbowy w Polsce. Ja nie powiem nazwy celowo, chociaż ja wiem o kogo chodzi, ale no nie będę tutaj wymieniał, który twierdzi, że na takim meczu u nich byłoby około 5 do 8 tysięcy. O meczu ligowym mówimy? Nie, o meczu reprezentacji. Natomiast to tak mówią jakby w kuluarach, no bo nie wiem, na jakiej zasadzie to wyliczyli i może faktycznie u nich byłoby więcej. Tutaj ten drugi mecz, późna pora... Jednak jeżeli ktoś mieszka, tak, Gdyni, jeżeli ktoś mieszka gdzieś na południu Polski, przyjechać do Gdyni na tą godzinę, to trzeba być naprawdę mecz był w sobotę? Fanatykiem, tak. To była ostatnia sobota karnawału, to też sporo wyjaśnia. Też. No, ciężki temat. Sami widzieliście przed chwilą Mistrzostwa Polski, finał Pucharu Polski w koszykówce, lekka atletyka. Mało ludzi tutaj, czy mało?
Ja bym powiedział, że nie było mało, ale mogło być lepiej, o tak bym powiedział, nie? Na pewno, gdyby był na przykład prowadzący ktoś doping, jakiś speaker ciekawszy. To znaczy jakiś taki... ciągnąłby to trochę. Nie myl speakera z Wodzirejem, bo speaker to jest ten, który tam mówi komunikaty, ogłasza składy i tak dalej, a Wodzirej, no to taki, powiedzmy, Wodzirej, to zupełnie co innego. No może gdyby ktoś taki był, to coś by się na trybunach ruszyło, ale śmiem twierdzić, że w meczu z Belgią. Tak, bo w meczu z Portugalią, no przegrywając, dostając takie baty, gdzie raz tylko się zapędziliśmy pod ich pole punktowe, tak naprawdę, to tam by nie pomógł, nie wiem, nikt by nie pomógł. No. Nie wiem, czy się zgodzicie na halowych mistrzostwach Polski. Chyba też. I na finale mój serdeczny kolega, przyjaciel Gambit, DJ Gambit, który na koszykówce też tam zachęca muzyką. To też ma znaczenie, mi się wydaje. Oczywiście, że tak. Mówisz Wodzirej, mówicie speaker, ale właśnie taka rola tego puszczacza tych kawałków, przerywników tak zwanych, no też ma swoje dobre strony, no bo tak, kibice się nakręcają. Tylko, że musisz jedną rzecz wziąć pod uwagę, że w lekkiej atletyce czy w koszykówce masz co chwilę przerwy, co tak? Co chwilę coś, tak. Co chwilę jest kosz, jest rzut, faul, można puścić kawałek muzyki. Jest bieg, który trwa ileś tam sekund, można puścić kawałek muzyki. A w takich dyscyplinach jak rugby czy piłka nożna, od pierwszego gwizdka do przerwy nie możesz puścić nic tej muzyki. Zrobić, nie? Także to też jest trochę inaczej, nie? To jest po prostu potrzebne gniazdo, tak jak na meczach piłki nożnej. Ktoś, kto tym wszystkim zarządza, jego się słuchamy, tak, żeby było dobrze. Żeby no dobra, na meczach ligowych tutaj naszych pomorskich drużyn jest bardziej zorganizowany? Nie. Atmosfera na trybunach rugbowych jest typową rodzinną, śrankową, piknikową atmosferą, gdzie przychodzą kibice, przychodzą rodziny, znajomi zawodników, żeby zjeść kiełbaskę z grilla, pooglądać sobie mecz, pokrzyczeć trochę tam gdzieś, jak są jakieś takie akcje ciekawsze i tyle. Miło spędzić czas po prostu. Tutaj nie ma jakiegoś ciśnienia na zorganizowany doping i tak dalej. Nie? Na kadrze oczywiście zdarza się, ale... Okej, a kiedy może być mecz z Niemcami teraz dokładnie? Oj, nie pamiętam. Znaczy ten termin jest znany. Za 2 tygodnie chyba. 2 albo 3 tygodnie też sobota. Ale miejsce jeszcze nieznane. No na dniach się wyjaśni. Poczekamy. A ty pamiętam w jakimś programie zadałeś pytanie, czy jest możliwość zrobienia meczu reprezentacji w Sopocie. To takie pytanie było trochę z żartem? Czy nie, to to było takie trochę, bo ja bym chciał, żeby mecz był w Sopocie, tak jak kiedyś mecze bywały, ale oczywiście możliwość jest, tylko że musi to być mecz rozgrywany latem, no bo musi być podgrzewana płyta, a w Gdyni jest sztuczna murawa, podgrzewana płyta i to był jeden z wymogów Rugby Europe, żeby te mecze się mogły teraz tam odbyć w razie ataku zimy. No okej. Okay. Ale reprezentacja Polski cały czas trenowała w Sopocie, nie? Trenowali, tak? No bo bliżej do hotelu mieli po prostu. Trenowali w Sopocie, dokładnie. Grali w Gdyni. Dobrze, przechodzimy do kolejnego tematu. Piłka nożna i spać tak naprawdę... Można. Tak. Skupiłem się przede wszystkim na tym, że do Gdyni przyjechał Szymon Marciniak. No nie pierwszy raz. Ale wiecie, no po mistrzostwach... Zrobił robotę, odgwizdał. Tak, finał Mistrzostw Świata najpierw i potem przyjeżdżał. Zresztą w Polsce w tej chwili jest wielka, można powiedzieć, afera zrobiona z tego, że Szymon Marciniak przyjeżdża na pierwszą ligę, czy to wypada, żeby taki sędzia. Ale Marciniak chyba sam powiedział ten, on mnie to rajcuje po prostu. Właśnie, i tyle. Czemu nie? To jest też jakiś... Wartość dodana dla kibiców, którzy przyszli, że człowiek z finału Mistrzostw Świata jest odpowiedni poziom, także tak prezentuje. A mecz był na wysokim poziomie. Tak się zapowiadał. Tak się zapowiadał, ale ja to nazywam to tak. Ja nie muszę być zupą pomidorową, że ktoś mnie musi lubić albo nie. Szymon Marciniak przyjeżdża, gwizdże, do widzenia, dziękuję. Zrobił swoje. Aczkolwiek po ostatnim meczu w Ekstraklasie chyba bodajże miał moralnego kaca, bo nie odgwizdał ręki bodajże chyba Jagiellonii w jakimś meczu. Nie patrz na mnie, w wywiadzie było, że ma moralnego kaca, gdyż nie był pewny, ale on siedział na warze. Siedział na warze i nie chciał... Dlatego go nie widziałem. Tak. dlatego też nie przywołał tego sędziego głównego. Mówi, że to był młody. Nie chciał, zacytuję, nie chciałem młodemu robić siary chyba. Coś w tym stylu. Puścili po prostu akcję dalej. No ale miał kaca, że później to oglądał, bo to mecz był rozgrywany o 15, a jak powiedział Szymon Marciniak, o 15 nie ma tylnych kamer ponoć przy warze.
Ciekawe, nie wiedziałem. Okay, nie wiedziałem. Ale jak się okazuje. Ale o 16:30 już mogą być. Bo nie dojechałem na 15. Nie, to ciekawe, ważne też, do sprawdzenia. Nie? Też a propos mówisz, młody sędzia, w ekstraklasie ile mamy drużyn? No 18. No to ile jest meczów w weekend? 9. No 9. No to ilu sędziów może być głównych? 9. No to jakby był sędzia Marciniak, sędzia Frankowski, ci tacy powiedzmy stali wyjadacze, cały czas te 9 meczów obstawiali, to ci młodsi sędziowie kiedy mieliby zadebiutować i jaka by była dla nich motywacja? Na warze. No, no więc właśnie, dlatego ja uważam, że to jest dobre, że czasem ci sędziowie topowi schodzą do pierwszej, do drugiej ligi, posędziują tam jeden mecz, a w tym czasie ktoś z tych młodszych, kto w tej pierwszej, drugiej lidze powiedzmy ma tych meczów kilkadziesiąt, może sobie zadebiutować, czy tam drugi, trzeci mecz posędziować. Się pokaże, oczywiście, tak. Zdobywa doświadczenie po to, że jak sędziowie pokroju Szymona Marciniaka zakończą karierę, nie będzie dziury, tylko będą ludzie, którzy już będą mogli ich płynnie zastąpić. I ja myślę, że to nie jest przypadek, że tak się dzieje i to jest przemyślane, jeśli chodzi o kolegium sędziów i myślę, że to, i myślę, że to jest dobra droga. Żadna ujma dla sędziego Marciniaka, że przyjechał do Gdyni posędziować mecz Arki z Wisłą. I to całkiem i to właśnie, nie... tak jak powiedziałeś, niezły mecz. Pierwsza połowa zdecydowanie dla Arki. Oczywiście, ale to, co się stało przez 8 minut drugiej połowy, tak. No to nie wiem, nie wiem, nie mam najmniejszego pojęcia. Pogubili się chyba, presja własnego stadionu. Tak, praktycznie w ogóle tam była sytuacja taka, że przed meczem część kibiców nie zobaczyła tego spotkania, bo nie zdążyli wejść na stadion, więc to naprawdę niesamowite. Jak nie zobaczyła spotkania? No bo spóźnili, znaczy nie spóźnili się, tylko nie mogli przejść przez bramki. Aha. Długo to trwało. Aha. I przez to tak jakby trochę organizatorzy nie byli przygotowani tak naprawdę na to, no że było, aż tak było na pewno dużo ludzi, bo ja na mecz rugbowy, który był obok rozgrywany, przyjechałem znacznie wcześniej, bo tam musieliśmy sprzęt i tak dalej ponosić, rozstawić. I spore korki były i sporo kibiców było, także na pewno dokładnie na meczu, bo mam komunikat, informację od Tomka Rybińskiego. 6473 osoby. To myślałem, że więcej. No, okay. Ale to nie jest wielki stadion, więc na ten stadion 6000 to nie, ale dużo. Zobaczcie, co Wisła robi. Przyciąga. No, to zawsze tak jest. I tak jak ja byłem na czwartkowej konferencji prasowej na Stadionie Miejskim w Gdyni, i trener, i bodajże Bartek Obrońca. Wyleciało mi nazwisko, przepraszam. Bartek Obrońca. Dokładnie, Bartek Obrońca Rymaniak. Oni zapowiadali walkę, będą gryźli trawę, bo feler był taki, że przed przygotowaniem do tego meczu cała drużyna trenowała na sztucznym boisku. To jest ewenementem w ogóle. Mhm. Mają swoje boisko, jest boisko do dyspozycji, okazuje się, że... Mają też boczne z naturalną przecież. Tak. Nie wiem, dlaczego nie było to dostępne, nie mam pojęcia, nie zagłębiałem się. W każdym razie na dzień przed... W czwartek oni trenowali właśnie na płycie głównej. No ale... Ciekawostka, ale, nie? Ciekawostka, no jest boisko, na którym ma być rozgrywany mecz. Przygotowują się do rundy jesiennej, chcą się pokazać, przyjeżdża Wisła. 6 tysięcy na kibiców na trybunach. Pierwsza połowa dobra i nagle co, w drugiej połowie zjada ich presja, zjada ich, nie wiem, murawa, bo nie są przygotowani. No, nie mam pojęcia, co się stało. W każdym razie zapowiadali walkę. I ta walka była przez 45 minut. I mało tego, Bartek jeszcze tłumaczył się, dziennikarze zadawali pytania, czy nie boją się hiszpańskich zawodników w Wiśle. Nie, no byli przygotowani, no ale tak byli przygotowani, że rozklepali ich w 8 minut. No. Dwie podania. Dwie akcje z rzutu wolnego i chyba z rzutu rożnego. Dziękuję, po temacie. Znaczy w ogóle cieszy mnie Wisła Kraków w tej chwili, bo przyznam wam, że za moich nastoletnich lat uwielbiałem zawsze patrzeć na Wisłę, mecze z Schalke, z Lazio, te wszystkie wielkie no, emocje, bo tam były nieprawdopodobne emocje, kiedy przechodzili kolejną rundę i mam taki wewnętrzny sentyment do tego klubu, naprawdę. To większość chyba kibiców coś takiego ma i cieszy, kiedy, no mimo, no może tak, no nie cieszy to, że wygrywa z Arką i Arka gdzieś tam coraz, może nie niżej w tabeli, ale oddala się ta możliwość bezpośredniego awansu, więc znowu trafić gdzieś tam znowu na ten chrobry głów i po prostu walić w mur tym, co się stanie. Ale było pytanie na konferencji prasowej zadane bodajże, ale to w kuluarach już po konferencji, chyba do trenera. Jak nie teraz, to kiedy? Wisła miała być takim przełamaniem właśnie, że u siebie Arka pogra, zagra i wygra. No i pytanie pozostaje dalej, kiedy? Ale po meczu trener wszystkich zawodników Atki bardzo chwalił. Był zadowolony. Naprawdę? Tak.
Ale może nie podpadajmy, bo ostatnio słyszałem, że podpadliśmy kibicom w Gdyni za to, że powiedzieliśmy kilka przykrych słów o trenerze Hermesie, ale mam wrażenie, że nikt nas nie zrozumiał dokładnie, o co chodziło, bo nam chodziło o to, że nie, że on nie fajnie się wypowiada, nie do końca po polsku, tylko że szczególnie, szczerze mówiąc, to on w tej swojej wypowiedzi nic nie powiedział. No i o to chodziło. No, to tak przy okazji wytłumaczymy, żeby się nas nie czepiać. Jedna jeszcze rzecz ciekawa, którą tutaj Rafał powiedział, że dużo kibiców było, bo Wisła przyciągnęła i to też tak trochę jest. Ja pamiętam, chyba to mówił prezes Drzymała z Groklinu Dyskoboli. Był taki klub. Czy też z Amiki Wronki prezes, że ma straszny problem z tym, że drużyna jest w Ekstraklasie. No i jak grają na przykład z Wisłą Płock, to przychodzi mało kibiców, a kibice przychodzą tylko jak przyjeżdża Legia, Lech i Górnik Zabrze. No bo pamiętają te drużyny gdzieś tam kiedyś z telewizji. I to też tak trochę jest. Ja znam też taki przykład klubu tutaj u nas na Pomorzu, gdzie na mecze ligowe nie przychodzi za dużo osób, a jak była Legia Warszawa w Pucharze Polski, to dodatkową trybunę trzeba było dostawić dla kibiców. Także no to też tak trochę jest. Nie? Ale, to byle ta frekwencja rosła. Wszystko jedno, jak byle rosła. Nie? Podobnie jest w Ekstraklasie. Zdarzy mi się też, że pojadę, chętnie popatrzę sobie na Lechię, na gdańską Lechię. I rzeczywiście byłem raz, znaczy wielokrotnie byłem, ale ten mecz zapamiętałem szczególnie. Lechia grała z Legią. I rzeczywiście, tam był prawie komplet. Z dwa lata temu chyba, jakoś na jesieni. No, było to dawno. 2-3-0 wygrali wtedy. Ale było dawno. Ale to komplet. Czyli zobaczcie, czyli topowe kluby z pierwszej części tabeli robią swoje. Znaczy nawet nie z pierwszej, tylko takie markowe, powiedział. No, no albo w ten sposób, no, tak. I plus do tego, jeżeli mecz jest tak jak w przypadku Arki z Wisłą. Taki, do tej godzinie. Nie, o coś. Bo tutaj Arka, no gdyby wygrała ten mecz, to by była blisko tego bezpośredniego awansu, a tak to się oddała. No i też 13-krotny mistrz Polski Wisła Kraków. Mhm. Tak jest. Pytanie trochę z innej beczki. Jeden z naszych widzów pyta się, kiedy ktoś coś z e-sportu. Ogólnie, ja przyznam się, słabo się na tym znam. Pracujemy nad tym. Ja nad tym pracuję. Tak? Tak. Na fałty kogoś znasz z e-sportu? Jakiegoś tam... Kogo? No nie wiem, kogoś z e-sportu. E-sportu? Tak. Ja uprawiam e-sport, wiesz, w domu. Tak? No. A na czym to polega? Jak żona mówi, jakiś sport pouprawiam. E-sport. Biorę pilota wtedy. E-sport. Nie, spokojnie, pracujemy nad tym. A kto to napisał? Trudno mi wypowiedzieć to pseudo. Szenowski. Porozmawiamy jutro. No i wszystko wiadomo, okej. Okay. Ja wiem, kto to jest. Dobrze. Dobra, zostawmy w takim razie Arkę. Mamy nadzieję, że w następnych spotkaniach będzie lepiej i że dobra, badacze będą spokojni. Odważne pytanie, panowie. Tak. Chodzą plotki. Znaczy, chodzą plotki. My nie plotkujemy w tym. Nie, pytaniu. ale gdzieś już tam słyszałem, czy Lechia albo Arka zamienią się? Nie mogą. Nie, w ogóle nie. Lechia zostanie, Arka awansuje. Lechia nie spadnie, Arka fajnie by było, jakby awansowała, bo byłyby derby, ale no Arka. Ale ciężko, z marketingowego punktu widzenia, no. No to oczywiście, że tak, ale nie, Lechia nie spadnie. Nie ma takie opcji. Czasy. Dzwoń do Andrzeja Kowalczysa, on umie zawsze dobrze tak, na to odpowiedzieć. Tak, i powiedział, Lechia nie spadnie. Pamiętaj o tym, Lechia nigdy nie spadnie. Miłego wieczoru, panowie, Szenowski odpisał. Jutro pogadamy. Zostawiamy tą piłkę nożną w takim razie. Szybciutko. Piłka nożna wyniki. Spać nie można, no. Tak, zostawiamy ją. Gruba kreska? Tak jest, tak. Szybciutko przeczytam wyniki innych drużyn. Kwidzyn wygrywa z Ostrowem w piłka ręczna 23-22. Torus Wybrzeża niestety po karnym przegrywa z Ogłębiem 24-25 i skończona ta seria znowu. Jeden punkt zamiast trzech, no, tak, przywieziony. Tak. Teraz kolejny mecz wyjazdowy. Chyba z Płockiem. Bardzo ciężki mecz. A to mamy zapisane, za chwilę będzie terminarz. I później widzimy się w hali AWF-u. Z meczem? Z Ostrowią bodajże, jeśli dobrze pamiętam. Dziewczyny VBW Arka Gdynia przegrały z AZS Politechniką Poznań 79-68. No i tutaj się jakieś problemy zaczynają robić, bo moim zdaniem VBW Arka Gdynia no, powinna zdecydowanie lepiej grać, a nie ostatnie chyba 4 spotkania, jedno zwycięstwo, 3 porażki. Zwycięstwo. To nie coś się złego dzieje. Tak, tak. Dzisiaj też przeczytałem komunikat. Trenerka zostaje. Tak, właśnie. Jelena Skerowicz, tak. Jeżeli dobrze mówię. Tak, zostaje na stanowisku, będzie dalej trenowała dziewczyny gdyńskie. No coś trzeba zrobić. Coś trzeba zrobić, żeby ta koszykówka damska w Gdyni no, troszkę wyżej się pokazała. Bardziej jakoś efektowniej.
Tego chyba najłatwiej zmienić trenerkę, a w momencie, kiedy nie zmieniamy trenerki, to co zmienić? Zawodniczki. No tak, no tylko tego się nie da zrobić, nie? No i właśnie, w co idziemy, żeby coś się zmieniło? Możemy też zmienić halę, no okej. Okay. Ale czy to da? No właśnie. Przestawić zawodniczki mentalnie? Spróbować czegoś innego? Był taki trener, który mówił, że jak się nic nie da, to trzeba dzwonić. Ale nie wiemy, jak to w koszykówce i do kogo. Nasuwa mi się taki pomysł w pewnej telewizji. Leci program, gdzie przyjeżdża taka pani i robi porządki w kuchni. A to jeszcze leci? Tak. Okay. Jeszcze leci. Myślałem, i słuchajcie, ona żeby zmotywować zespół, ona gdzieś zabiera tą drużynę całą. Gdzieś a to ten program, a ja myślałem, że o tej w białej rękawiczce. Okay. Nie, ta to już nie, ta nie leci. Nie, ale ja mówię o tej pani w tych, tam, tak, co talerzami rzuca. I ona zabiera, słuchajcie... I ma pączki po 15 zł codziennie. No ale to jest nic, u Kuby Wojewódzkiego po 49 były. A, to tak, słyszałem. No. Zabiera... Pani sportu miały być po 100, dlatego ich nie zrobiliśmy, nie było chętnych. Ale stuwa była. Zaległa. Zabiera i słuchajcie, i ta motywacja zostaje. Może coś takiego zrobić. Czyli kibice przychodzą i zaczną rzucać w dziewczyny talerzami. Zapraszamy do fali sportu. Nie, myślę, że właśnie gdzieś tam odświeżyć głowy i zawodniczkom, i całemu sztabu szkoleniowemu. Gdzieś mentalnie poszukać przyczyny, gdzieś wyjść na jakieś, nie wiem, wspólne wyjście. Nie wiem, pani, no Magda, tak? Pani Magda zabiera tych restauratorów, zabiera czy kelnerki, czy właścicieli gdzieś do jakiegoś miejsca i oni tam wspólnie coś robią i to ma ich zbliżyć. Niedługo jest sesja gala taka. Gromdy. Mogą na Gromdę zabrać. Mogą. O. Kuzyn gotowy? Tak, gotowy, za 2 tygodnie walczy. To dobrze, trzymamy kciuki. Tak, zresztą mój kuzyn przed walką w Gromdzie będzie u nas w studiu za tydzień. Zobaczymy, jeszcze będzie w dobrym stanie na pewno. A co będzie później, zobaczymy. Mocno przytył. A masz dobre stosunki z kuzynem? Do tego programu na pewno. Tak. Dalej lecimy. Tref Gdańsk, siatkówka, niestety porażka za Ludon Vattą Zawiercie 1-3, no ale w tej chwili Ludon Vatta Zawiercie nieźle stoi, wszystko wygrywa, czy w Lidze Mistrzów, czy w Lidze Polskiej, więc to no, było możliwe. Lechia przegrywa z Koroną 1-0. O sytuacji Michała Nalepy na końcówce meczu. Może cisza. Nie. Zauważyliśmy. Ale słuchajcie, ale grali tam z przedostatnią chyba drużyną w tabeli, grali z przewagą o tamci w 10, tak. No to jak nie takie mecze wygrywać, no to jakie? Ja nie wiem, co jak nie teraz to kiedy, no, tak. No tak, no ale Michał Nalepa nie jest napastnikiem. Ale jest piłkarzem. Ale gra, kopie. Tak. No, ale może w wolontariacie, no kto wie. No, nie no, chłopie, on, to jest jego praca, no to on, no może się zdarzyć, zdarzyło mu się, no ale on powinien w taki... A Jezus Maria. Tak, no w całej Europie ja wiem, to pokazuje. Pokazują Michał. Niech tam oni sobie na swoich patrzą, nie na naszych, ale szlak mi trafia, że nie trafił, no. Michał Nalepa swego czasu grał, z tego co pamiętam, na Węgrzech. Tak, w Honwedzie chyba, Budapeszt, nie pamiętam czy Ferencvaros, już nie pamiętam, ale mistrz Węgier, zdobywca Pucharu Węgier. Tak, więc całkiem niezła kariera. I tam grał. Pod względem, tak, grał, tutaj też gra i szczerze mówiąc powiem wam, że bardzo mi szkoda, że właśnie trafiło to na Michała Nalepę. Ale on wiele meczów, wiele lat ostatnich był taką podporą obrony Lechii. I tutaj, no Pawol się zdarzył. Ale no. Szkoda, że to na niego trafiło. Każdemu może się zdarzyć. Taki mamy Klawio, byśmy pewnie to wybaczyli od razu i nikt by tego nie pokazywał, nie? Bo tyle nas strzelał, a że Michała trafiło, to teraz na stronie UEFA.com też to pokazali. Chojniczanka także przegrywa z Chrobrym 1-3. Jak tam nastój w Chojnicach? Coś słyszałeś? No, ja byłem na meczu, który Chojniczanka wygrała z 2-0. No to co się łączyliśmy w zeszłym tygodniu, w poniedziałek? Do tej pory pamiętam. Nagrałem sobie całą wypowiedź twoją. Cieszę się. Fajnie, że masz jakiegoś porządnego idola, a nie jakiś tam, wiesz, tych z internetu. Nie? Michael Jordan, no. Polski koszykówki. Natomiast tutaj, no, Chrobry, drużyna ze ścisłej czołówki, Chojniczanka, drużyna, która pokazała do końca futbol? Będzie pokazała. Będzie walczyła do końca o utrzymanie. No wynik, nie oglądałem meczu, ale wynik pokazuje te miejsca w tabeli, nie? Także o tym trzeba zapomnieć i koncentrować się na najbliższym meczu. Teraz w niedzielę będzie mecz w Chojnicach, z Puszczą Niepołomice. Znowu no, kolejny. No jest, ale to jest kolejny ciężki mecz, bo Puszcza chyba na 6. miejscu w tabeli, także ciężki mecz, ale u siebie. Kibice blisko nas, do Starego Miasta. No, także no. Tutaj no, jest szansa. No, tak jak mówię, Chojniczanka moim zdaniem do końca sezonu będzie walczyć o utrzymanie, ale się utrzyma.
I trzymamy za to kciuki. No dobrze, kończymy i wasze propozycje w tej chwili, jeżeli chodzi o sportowego bohatera tygodnia. Piotr Zeszutek. Jako kapitan reprezentacji, ale nie jako Piotrek, tylko jako człowiek, który całe trójmiejskie rugby reprezentuje, powiedzmy, bo byli zawodnicy i z Ogniwa, i z Arki, i z Lechii. Było tam, no większość reprezentacji, powiedzmy, no większość, około połowy stanowili tutaj nasi ludzie z Trójmiasta, więc Piotrek jako taki, powiedzmy, symbol, ale generalnie chodzi i o wszystkich. Czy to było ładne. Tak, czy to z Arki Mochyła, Banaszek, czy z Lechii Wójtowicz, Buczek Krużycki, czy z Ogniwa. On jest... Piotrek będzie tą osobą, która ich wszystkich reprezentuje. Tak jest. Rafał? Ciśnie mi się na usta Szymon Marciniak. Wiem, ale to no, ja wiem. To jest sędzia, tak? Natomiast ale on nie z Pomorza. No nie, ale był na, przez chwilę na Pomorzu. No tak. Przez 90 minut, tak? Bo robotę swoją zrobił, dobrze zrobił, uważam. Gareth. Strefla. No właśnie, NVP. Teraz mamy problem. Mhm. Bo ja za to Jakub Szymański, no 7,53, drugi wynik w Europie. Jakub Szymański, prezes RC Arka Gdynia, tak? Nie ten. Może ten? Rodzina, ja nie wiem, nie? No, kto wie. No. Ojciec i syn? Nie. Syn? Junior. No, nie. Nie. Czyli dobrze, mamy trzech. Mamy no trzech. Głosowanie, no. Zrób głosowanie. Kamień, nożyce? Nie, no. A, właśnie. Głosowanie proszę w internecie państwa, tam. Proszę się 48-godzinne. Graszka, Jean Tabak jeszcze na przykład. Nie. Mówimy tylko i wyłącznie z tych, o których powiedzieli komentatorzy. Uwaga, szybko wybieramy. Zeszutek, Neves czy Jakub Szymański, lekkoatleta. Ale nie, no to 7,53. Ani możesz tam wrzucić na tym, na... To nie ja, to Marek musiałby. No, ale nie, poczekaj, spokojnie. Na ankietę. Facebooku, że w ciągu, Marek, tak, w ciągu tak, tam 48 Marku... godzin? Marko, wiesz, tam nie głosują tymi ikonkami? Nie, bo mamy tu kolejne głosowanie. Tak, nie? Tak, albo ja tak, albo... Na chwilę. Tak, na chwilkę zrób. No daj to... nam... Daj nam totalnie, uwaga, głosujemy na Facebooku w tym wypadku. Dobra, chyba, tak? Głosujemy na można? Facebooku, Piotr Zeszutek, Gareth Neves. Nie, no, my się przygotujemy, a Marek też się przygotuje, my musimy coś pogadać jeszcze. Tak, a o czym? Nie, ale nie ma tematów ciekawych? Nie, mamy na pewno temat. Jeden, Wojtek, pamiętasz, miałem tutaj niedawno plastron skoczków z autografami. Pamiętam. Dawid Kubacki, Kuba Wolny, Kamil Stoch, Piotr Żyła. A nie ma tej transmisji na Facebooku. Zaraz po przyszle ci tu. Zaraz po Mistrzostwach Świata w skokach narciarskich ruszamy z licytacją tego plastronu. To ma być naprawdę niesamowita licytacja. Wojtek powiedział, że będzie licytował. Ja też będę licytował. Więc zobaczymy, kto wygra tą licytację. A mamy ale cenę już naprawdę... minimalną? Zacznijmy pewnie od stówki. Ja potrzebuję pomocy. To był Piotr Zeszutek. Tak. Tak, Piotr Zeszutek, Gareth Neves. Gareth Neves. Trefl. I Jakub Szymański. Zaraz, proszę państwa, będzie możliwość głosowania. Kwiatek liczy na ciebie tam z sześciu Kwiatka komputerów. Kwiatka dzisiaj nie ma. Nie ma? Nie ma, nie wiem co mu zrobiłeś, ale go nie ma. Ja nic, ale to jest podejrzane faktycznie, że go nie ma. Na meczu był w sobotę. Tak, bo do mnie pisał właśnie nawet. A potem mu napisałem, widać cię w telewizji. I ciebie też. Rafała też. Rafał się zestresował właśnie, że był w telewizji. Dobra, już za chwilę się pojawi. Pamiętajcie o tym plastronie skoczków narciarskich i na szybko jeszcze to, że był dzisiaj, miał być konkurs, to konkurs będzie, specjalna nagroda właśnie, od Marek Rafała. Szykuje. Tak jest. Rafał, co ty tam przygotowałeś dla naszych widzów? Uwaga, będzie coś, co my byśmy nie wymyślili. Nietypowy konkurs. Nie, ale o nagrodzie najpierw. O nagrodzie? Najpierw o nagrodzie. Mirackiego 12 zapraszamy. O wizytę w Radio Kaszebę, proszę bardzo. Wizyta, będziecie mogli zobaczyć. Mirackiego 12 w Gdyni, tak. Tak, warsztat pracy radiowca. W jakim terminie? Jutro, od 6 do 9. Nie, do ustalenia? Powiedz tak, są tu tacy, którzy nie ma problemu, by się pojawili, moim Kasia. Zdaniem. Na pewno Kasia. Kasia jest, chociaż, poczekaj, mogę, no, pytanie. A mogę powiedzieć, jak do ciebie dzwoniłem, chciałem zaprosić ciebie? Dzwonię do Pawła. Mówię, o 8 trzeba przyjść, bo porozmawiać. Mogę dokończyć? Nie, ja o 12 dopiero wstaję. No jakoś nie jestem zdziwiony, nie? Ale mówię, dam ci człowieka. No tak, i zadowolony byłeś? Dostałeś oczywiście, tak. Ba, lepiej dwie kobiety niż jeden Paweł, no. Zdecydowanie. No, oczywiście. Dobrze, nagroda jest znana, a jakie pytanie jest? Tak, pytanie. Ja nie mam pytania. Wojtek, to ty pytanie. Ja załatwiłem nagrodę, słuchajcie.
po wygranej z Belgią, z kim Polska zagra w następnym meczu w ramach rozgrywek Rugby Europe Championship? Trzeba start odpowiedzi na Facebooku czy na YouTubie? Patrzę, gdzie mamy więcej osób, akurat mamy porówno. Kto pierwszy? Facebook albo YouTube. Kto pierwszy na to odpowie, tego nagroda. Z kim Polska zagra teraz? Tak jest, mówiliśmy, można sobie cofnąć program, jakby co, gdyby ktoś nie skumał. Ale nie, mamy to bardzo... Aha, Kasia napisała, że ona dziękuję, pracuje w tych godzinach. Ale godziny... Nie wiem, po 12. Godziny dowolne do ustalenia. 6:09. Tak. No tak. Między 6:09. To jest bardzo łatwy tak, korków, o tak tej godzinie nie ma. Kurier ci przyśle SMS-a, będę między 15 a 17. No. Tak jest, jak tam nasza ta... A, głosowanie zakończone mi wyszło w tej chwili w ogóle. Tak? Tak. No dobra, jest z powrotem. Czas start. Głosujcie dalej, a my czekamy na kogoś, kto wie, tak, że Polska zagra z Niemcami. Poprosimy o odpowiedź. Kto wie, że Polska zagra z Niemcami? To sam mnie zaskoczyłeś teraz, nie? Ty nie wiedziałeś? Nie. To weź udziel odpowiedzi, radio sobie obejrzysz. No już był, oglądał. Tak? Wpuściliście go? Wiesz, to było późno, po 21. Wyspany przyszedł. Dobrze, dobrze. No uwaga, uwaga, coraz więcej osób pojawia się na Facebooku, więc liczymy na to, że odpowiecie na to pytanie. Jeszcze raz, Wojtek, jakie to było pytanie? Z kim polska reprezentacja w rugby zagra kolejny mecz, odpowiedź z Niemcami? Kto pierwszy odpowie, ten zwiedzi radio. A z Niemcami, bez Niemcami. Tak. To jest. Odpowiedź A czy B? Dobrze, Kasia chyba wygrywa, coś mi się wydaje, chociaż nie, bo napisała nie, haha. Więc nie wiem, o co chodzi. Dobrze, to dobra, chłopaki. Za chwilę będziemy wiedzieć, kto zostali naszym bohaterem. Nie będziemy jakoś wybitni już przedłużać tego programu, bo i tak już mamy rekord pod względem czasowym, a mówiłeś, że tym razem będzie najkrócej. Dziękuję. Więc mamy rekord, jeżeli chodzi o ilość czasu. Nie udało się. Pokażmy w takim razie, Marku, jeszcze co się będzie działo w najbliższym czasie u nas na Pomorzu. Jest tego dużo, dlatego nie będę czytał wszystkich. To będzie podane... Już tak szybko? Już niedługo na naszym Facebooku przed weekendem. Dawaj. Chłopaki, powiedzcie, na co z tej listy wy byście się wybrali? Ja bym do Łomianek pojechał. Na mecz Łomianek z Politechniką Gdańską w kosze. Czemu nie? No ja bym poszedł na jakieś tutaj sportowe wydarzenie. No, wszystkie są koszykówka. Ciekawe. Zobacz. Ja bym poszedł na Dziki Warszawa, bo chciałbym zobaczyć Dziki. Dziki Warszawa, SKS Starogard Gdański. Uwaga, mamy zwycięzcę. W Radiu Kaszebę pojawi się pan Szymon. Brawo, panie, brawo, panie Szymonie! Wszystko załatwiamy przez Pawła. Paweł da znać. Tak jest. Wiadomość tak jest. Prywatna do Fali Sportu. Z tego, co wiem, Szymon jest z Gdyni, więc nie będzie miał problemu z dojazdem. Szybko. Pierwsza liga. Ja poszedł jeszcze gdzieś na to, znowu koszykówka, ale to... A nie... Tak, turniej 3x3, tak? Na to bym sobie poszedł, bo nie widuję zbyt często koszykówki 3x3 na żywo. Dziki, Kotwica, Lechia, Radomiak, Olimpia, Gdynia. A tu widzisz, patrz, Suzuki. Napisali, że mecz Wybrzeża jest wyjazdowy z Puławami, a mi się pomyliło, mówiłem, że z Płockiem. No, widzisz, ale Puławy tak też mocna bywa. Ekipa. Dobrze, pan Szymon, zapraszamy do kontaktu z Rafałem, a Rafał z tobą. Lech Poznań, Radomia Starzyca, nie chyba się za bardzo. Tak. Druga liga. Nie wczytujcie się za bardzo, bo za długo to będzie trwało. No. W ogóle tu zawsze jest milion błędów, nie? I polskich znaków nie ma, bo mam taką czcionkę akurat, nie? Na koniec konkurs dla was. Dla nas? Ale czekaj, ankieta. Czy już się skończyła, czy nie jest? Już mamy? Marku? Kończymy. Możemy ją skończyć. Tak jest. Ale czekaj, kto wygrywa, bo ja to ustawiam. Jeden, koniec. Już. Dobra. Gareth. Dziękuję. Gareth Neves, gratulujemy. Bohater. I można powiedzieć cała ekipa Sopockiego Trefla, ale wyróżnienia oczywiście dla naszej ekipy rugby za zwycięstwo z Belgią i dla naszych lekkoatletów, bo też spisywali się nieźle. No dobrze, panowie... Ale Rafał coś mówił. Aha, miał być dla nas jakiś konkurs, tak? Dobrze. Już. Zasłyszane. Okej. Okay. Jak nazywa się osoba odpowiedzialna za pomiary wewnątrz łodzi?
Włodzimierz. Włodzimierz, brawo. Ty no, ja nawet jeszcze nie zacząłem myśleć. Co ty ale bo ja, wiesz, ja następny mój program to będzie stand-up. Taki właśnie z dowcipami. Ja się nie będę się chwalił, ale parę dowcipów w życiu słyszałem. Także tu mnie ciężko zagrać. To bardzo dobrze, to bardzo dobrze. My lubimy dowcipy, my lubimy stand-up, my lubimy e-sport, my lubimy każdy sport i my lubimy papierosy naszych, sporty. My lubimy także naszych komentatorów. W dzisiejszym programie było ich dwóch. Był Rafał Prokop, Radio Kaszebę. Dziękuję. I był Wojtek Kuchta, Michael Jordan polskiej koszykówki i najbardziej znany komentator i dziennikarz rugby w Polsce. Do usłyszenia? Do usłyszenia? Tak, do usłyszenia. Do usłyszenia. Co? Do widzenia. Albo do uciecy. Do uciecy. Do uciecy? No, a jak jest, a jakbym miał powiedzieć, kocham was, wpadajcie do mnie? No, tak jak powiedziałeś. Dziękujemy, do zobaczenia, trzymajcie się, pa pa. Cześć, czołem.